Witajcie kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie o późnych godzinach nocnych z mojego pokoju tutaj na dole, gdzie nagrywałem świadectwo, ponieważ zrodziło się w moim sercu pragnienie i wierzę, że zrodził je Bóg, aby nagrać film dotyczący niesamowitej postaci biblijnej, którą była Maria, mama Pana Jezusa. Kobieta, która całym swoim życiem poszła za Jezusem Chrystusem, i całym swoim życiem wskazywała na Niego. Cieszę się bardzo, że razem będziemy mogli przyjrzeć się jej osobie, która jest tak niesamowicie opisana w Biblii. I cieszę się, że wydarzy się to akurat dzisiaj, ponieważ ja nagrywam ten film 14 sierpnia, ale opublikuję go jutro, czyli 15 sierpnia, wy będziecie go również oglądać 15 sierpnia, w dzień, w którym wielu chrześcijan, wielu katolików obchodzi święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Historia tego święta jest taka, że w 1950 roku na mocy dogmatu, który został wymyślony przez papieża Piusa XII, Ten dogmat przez niego został ogłoszony jako prawda objawiona. I głosi on to, że Maria, a w zasadzie Maryja, zaraz wyjaśnię, dlaczego robię tutaj różnicę, została wzięta z tak zwaną duszą i ciałem do nieba. Że zasnęła i została wzięta do nieba. I muszę wam powiedzieć z całą odpowiedzialnością i z całą prawdą, że w Piśmie Świętym o tym wydarzeniu i o tej sytuacji nie ma ani słowa, ani wyrazu i ani literki. Co więcej, stwierdzam śmiało, że gdyby takie miejsce, gdyby coś takiego miałoby się wydarzyć, to byłoby to sprzeczne z tym, co Bóg już wcześniej powiedział do nas w swoim słowie przez Jezusa Chrystusa. Więc mamy taką sytuację, że albo Bóg jest wewnętrznie sprzeczny i On jest kłamcą, albo papież skłamał na mocy różnych innych rzeczy, które go wiązały. I znając naszego kochanego Ojca, Boga, Jezusa Chrystusa, który sam o sobie mówi, że jest prawdą, wiemy, jaka jest prawda. Ponieważ Słowo Boże nam tą prawdę bardzo dokładnie podaje. I dzisiaj pragnę przyjrzeć się razem z wami postaci Marii z Biblii, ponieważ uważam, że postać Maryi, która jest czczona w Kościele katolickim na wielu obrazach, figurkach i tak dalej, albo w tych świętach, to nie jest postać Marii opisanej w Biblii. A więc przejdźmy po prostu do rzeczy. To wyróżnienie jest szczególne, ponieważ Maria w Biblii jest uczennicą Chrystusa. I tak jak w tytule, dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie. Czy Maria, mama Pana Jezusa, gdyby dzisiaj chodziła w ciele, ona chodziła w ciele już 2000 lat temu, ale gdyby dzisiaj chodziła tutaj w ciele, ona życzyłaby sobie albo chciałaby, aby jej oddawano jakąkolwiek cześć, jak to się robi na przykład w przypadku oddawania czci Maryi w Kościele katolickim. Przyjrzymy się do głębi jej postawie, jej sercu, jej sposobie działania, by zobaczyć, że jest ona całkowicie skupiona na Jezusie Chrystusie i na podążaniu za Nim. I nie robi ona tego i nie reprezentuje ona sobą tego, co jest głoszone przez święta w religii katolickiej.
aby w prosty sposób przejść dalej i skupić się na Marii, muszę powiedzieć kilka bardzo istotnych rzeczy, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na rok liturgiczny w Kościele katolickim, to widzimy, że jest tam bardzo dużo maryjnych świąt. I tych świąt jest najwięcej w całym roku. I mamy takie święto, jak to na przykład dzisiejsze, czyli wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Mamy święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I chociażby są tutaj te dwa święta, ponieważ oprócz tego, że Kościół katolicki wymyślił to, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą, to wymyślili również dużo innych rzeczy, traktując o tym, że na przykład ona była niepokalanie poczęta. Czyli nie była poczęta w taki sposób, jak każdy normalny człowiek. I cała Biblia przeczy temu, co Kościół katolicki ogłosił, z prostego jednego powodu. Gdyby Maria nie była normalnym człowiekiem, czyli byłaby jakoś specjalnie predestynowana, zachowana przez Boga od tej skazy, upadku stworzenia, czy cokolwiek innego, ona nie byłaby prawdziwym, normalnym człowiekiem z krwi i kości, tak jak ja czy ty. A jeżeli Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię na skutek tego, że Maria, mama Pana Jezusa, została zacieniona, zapłodniona Duchem Świętym, to On narodził się z niej jako w 100% Bóg i w 100% człowiek. Więc jeżeli Maryja, czy Maria w tym przypadku biblijnym, byłaby niepokalanie poczęta, to nie byłaby w 100% człowiekiem. A to sprawiłoby, że Jezus również nie byłby w 100% człowiekiem, co jest całkowicie sprzeczne z całym Słowem Bożym. Ponieważ Jezus nie wykonałby tego, co miał do wykonania, gdyby było inaczej. To jest pierwsza sytuacja. Mam dzisiaj ze sobą zeszyt, ponieważ chcę się z wami podzielić wieloma fragmentami słowa. I napisałem sobie tutaj kilka punktów oraz kilka tych wersetów, które z przyjemnością wam napiszę w opisie pod tym filmem, abyście wy mogli na spokojnie sobie z Duchem Świętym te fragmenty przeczytać, by one was dotknęły i wprowadziły was na głębie prawdy i prostej, prawdziwej relacji z Jezusem Chrystusem. Kolejna sprawa, która mówi o tym, że Maria nie mogła zostać z ciałem i duszą w niebo wzięta przez sen, czy podczas snu, czy gdy zasnęła, ponieważ Biblia jasno stwierdza, że każdy człowiek, a powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że Maria była człowiekiem, tak samo jak ty i ja, każdy człowiek musi przejść drogę. I w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale od 26 wersetu czytamy tak. Chrystus, 24 werset, przeczytajmy troszeczkę wyżej. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią. Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom, to jest ten fragment, a jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
I chodziło o dokładnie ten werset. A jak jest postanowione? Przez kogo jest postanowione? Bóg nie wymyślił śmierci. Śmierć weszła na świat przez grzech. I teraz Chrystus nas całkowicie odnowił. I On nas zrodził na nowo z ducha. Ale człowiekowi postanowione jest po całej tej sytuacji umrzeć i stanąć na sądzie przed Trybunałem Chrystusa lub przed Ojcem, by duch nasz po śmierci tego ciała był z Nim w niebie oraz kiedy Chrystus wróci powtórnie, byśmy my mogli w nowych ciałach razem z Nim być i królować w Królestwie, o którym On sam mówi. W Ewangeliach, w objawieniu i o którym traktuje cały Nowy Testament i cały Stary, które, w którym królestwo i temat królestwa jest zapieczętowane i które jest odkryte przez Chrystusa w Nowym Testamencie. I tutaj moglibyśmy dotknąć również tematu Eucharystii, ponieważ tam czytaliśmy przed chwilą, że Jezus raz na zawsze złożył Ojcu doskonałą ofiarę z siebie samego. Zobaczcie, On przyszedł będąc człowiekiem i On przeszedł tą samą drogę, ponieważ to zostało postanowione, ponieważ tak musiało się stać. On sam przeszedł przez śmierć. On sam został zabity na krzyżu. Tylko śmierć nie miała nad Nim żadnej władzy, ponieważ On był bez grzechu, więc zmartwychwstał. Ojciec Go wskrzesił. Duch Święty wzbudził Go z martwych. I Chrystus przyszedł i jest napisane, że jest On pierworodnym spośród wielu braci i pociągnął nas, byśmy szli za Nim. I gdyby Maria zasnęła i została wzięta do nieba, to nie przeszłaby przez śmierć. A w Biblii są tylko dwie osoby, które nie umarły, ale zostały przez Boga zabrane i Biblia o nich jasno mówi. Jest to Henoch, który był przyjacielem Boga i Eliasz, który został porwany na rydwanie ognia. Oni nie umarli, ale tak jak jest postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, tak samo Henoch i Eliasz jeszcze na ziemię wrócą, ponieważ w objawieniu jest napisane, że przyjdzie dwóch świadków, którzy będą czynić cuda na świadectwo i oni zostaną zabici, a potem na świadectwo zmartwychwstaną mocą Chrystusa Jezusa, ponieważ to już będzie ten czas przyjścia Jezusa, gdzie wypełni się to wszystko, o czym Jezus mówi. Ponieważ Słowo Boże, ono jest żywe i skuteczne. Jezus wypełnił część wszystkich obietnic spisanych w Słowie, ale część również wypełni, kiedy powtórnie wróci. Maria natomiast, ona umarła i jej duch jest z Ojcem, ponieważ ona jest normalnym człowiekiem. Kolejna sprawa to Jezus również ma braci i siostry. I Biblia bardzo jasno o nich traktuje. Tam nie ma użytego w oryginale słowa kuzyni albo jakaś daleka rodzina. Grecki jest precyzyjnym językiem i w Grece jest użyte słowo, które określa braci. A żebyście wiedzieli, że Jezus miał braci, to przeczytamy sobie dwa fragmenty. Ewangelia Jana, 7 rozdział, od 1 wersetu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby Go zabić. I zbliżało się żydowskie święto namiotów. Wtedy Jego bracia powiedzieli do Niego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby Twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego Ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu, bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. A więc widzimy, że Jego bracia w Niego nie wierzyli.
Mało tego, zobaczmy, jak oni mieli na imię, ponieważ Biblia również precyzyjnie o tym mówi. Jest to Mateusz, 13 rozdział. Ewangelia Mateusza, rozdział 13. Wszystkie te fragmenty macie w opisie, więc możecie je śledzić razem ze mną. Rozdział 13. Werset 54. A Jezus przyszedł w swoje rodzinne strony. Nauczał ludzi w ich synagodze, także się bardzo zdumiewali i mówili: skąd on ma tę mądrość i moc? Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? A więc cały dogmat o niepokalanym poczęciu również jest całkowicie niezgodny z Biblią, ponieważ Maria, kiedy Pan Jezus się urodził, ona z Józefem miała jeszcze dzieci. Jezus był pierworodny i on narodził się z dziewicy. A kiedy Jezus się narodził i żył, Maria potem normalnie współżyła i żyła ze swoim mężem. Ona była normalną dziewczyną, normalną kobietą. I teraz kwestia jest taka, że mamy taki wspaniały list w Biblii, który się nazywa list Jakuba. I list Jakuba nie jest pisany przez Jakuba apostoła, ponieważ jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Jakuba apostoła zabili w niedługim czasie po tym, jak Duch Święty zstąpił na uczniów i oni zaczęli głosić w Jerozolimie. List Jakuba jest napisany przez rodzonego brata Pana Jezusa, który, tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, na początku w niego nie wierzył, ale potem w niego uwierzył i stał się jego uczniem. I on tutaj stał się starszym kościoła w Jerozolimie, którym się opiekował. A więc widzimy, że Jezus miał normalnie braci i siostry. Więc to też bardzo dotyka człowieczeństwa Jezusa, bo on był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. A jeśli chodzi o temat Eucharystii, to zapraszam Was do takiego filmu, który również nagrałem. Jest on o Wieczerzy Pańskiej, życie w duchu i w prawdzie. Ponieważ ten fragment z listu do Hebrajczyków, który czytaliśmy, on mówił o tym, że Jezus Chrystus oddał za nas życie raz i ta ofiara jest spełniona. I nie ma już żadnej potrzeby, aby jacyś ludzie, którzy nazywani są kapłanami, innymi niż kapłaństwo, które jest powszechne i które dał nam Bóg mocą Ducha Świętego, nie ma żadnej potrzeby, żeby ustanowieni ludzie robili sakramenty, rytuały i składali jakieś sztuczne ofiary, tak samo jak w świątyni jerozolimskiej działo się to przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Mesjasza. Ponieważ Jezus został złożony w ofierze i od tego czasu On wziął na siebie cały nasz dług, spłacił go, a Bóg nam wybaczył, bo zostaliśmy pojednani. Chrystus nas pojednał z Ojcem przez śmierć. On za nas zapłacił i to jest już wykonane, to jest zrobione. I On przedstawił nas jako świętych, czystych, nieskalanych, bez skazy wobec Ojca, obmytych krwią Chrystusa. To jest spełnione. I jeżeli jest jakiś rytuał, który cały czas to kultywuje, to znaczy, że osoby, które to robią, nie rozumieją kompletnie nowego przymierza i w nim nie są. Ponieważ jeżeli ja zakładam to, że muszę się cały czas oczyszczać, cały czas karmić się, cały czas brać udział w tej śmierci Chrystusa, która się cały czas kultywuje, co godzinę na jakiejś mszy w kościele, to ja tak naprawdę nie doświadczyłem łaski przebaczenia i nie przeszedłem ze śmierci do życia. I warto jest, byście się nad tym zastanowili. Jeżeli ja ciągle muszę się oczyszczać, spowiadać, to znaczy, że ja nie rozumiem dokończonego dzieła krzyża, ofiary Chrystusa, naszego Pana,
który przecież oddał za nas życie, by uczynić nas sprawiedliwością Bożą. I listy apostolskie, cały Nowy Testament o tym mówi bardzo jasno. A więc idźmy dalej. Kolejny temat dotykający postaci Marii. Maria wcale nie była bez grzechu, jak twierdzi Kościół katolicki. Bo jeżeli ona by była bez grzechu, to nie byłaby człowiekiem. Byłaby pozbawiona tego, z czego Jezus Chrystus nas uratował. Zobaczcie, Biblia mówi, że jest to napisane w liście do Rzymian w 3 rozdziale, w 23 wersecie. I sobie przeczytamy ten fragment, ponieważ on jest bardzo konkretny. Gdyby Maria była tak, jak twierdzi Kościół katolicki, jakoś specjalnie predestynowana i byłaby bez grzechu, to Jezus nie mógłby przyjść jako człowiek w 100% i sama postać Marii nie wymagałaby tego, żeby zostać przez Niego zbawiona. A więc to czyni ją wyższą niż samego Syna Bożego, co jest całkowitym bluźnierstwem i bałwochwalstwem. Ponieważ jak czytamy w 3 rozdziale liście do Rzymian, w 23 wersecie, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Więc jeśli Maria jest człowiekiem, to i ona również zgrzeszyła. A powiem wam, nawet Biblia mówi, że Maria razem z braćmi w pewnym momencie miała Jezusa Chrystusa za wariata, myśląc, że on oszalał, ponieważ pojawiło się pewne niezrozumienie, być może jakieś napięcie związane ze strony innych osób, być może bracia tak mocno naciskali na nią, że ona aż wyszła po niego, żeby go powstrzymać. Zaraz sobie ten fragment też przeczytamy, ale co jeszcze jest takiego istotnego w tym, co przeczytaliśmy? Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie, a nie w Marii. To On umierał za nas na drzewie krzyża i tylko Jemu należy się wszelka cześć i chwała. I zobaczmy sobie fragment z Ewangelii Marka, z 3 rozdziału. On jest bardzo mocny i bardzo fajny. 3 rozdział Marek, 21 werset. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. A gdy Jego bliscy o tym usłyszeli, czyli Jezus naucza, Jezus jest w ogniu akcji i mocne są sytuacje, bo faryzeusze się z Nim nie zgadzają, tłumy Go słuchają, wszyscy zostają uzdrowieni, wypędza demony, są jakieś problemy, jest duży nacisk społeczny. 21 werset. A gdy Jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby Go pochwycić. Mówili bowiem, odszedł od zmysłów. I dalej jest akcja Ewangelii. Jezus wyjaśnia tematy, które porusza. I jest napisane w 31 wersecie tak, ten sam rozdział. Wtedy przyszli Jego bracia i matka, a stojąc przed domem, posłali po Niego, wzywając Go. Jezu na dywanik, chodź tutaj, odszedłeś od zmysłów. A tłum siedział wokół Niego i powiadomili, i powiedzieli Mu, oto Twoja matka i Twoi bracia są przed domem i szukają Cię. Lecz On im odpowiedział, któż jest moją matką i moimi braćmi? A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół Niego, powiedział, oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. A więc widzimy tutaj wyższość misji Jezusa i to, jaką On ma z nami tak naprawdę relację. Tutaj objawia się w Jego człowieczeństwie Jego bóstwo. I Jezus mówi, że Jego bratem, siostrą i matką jest ten, kto wypełnia wolę Bożą, a nie krew,
to jest bardzo mocny fragment, ponieważ to musiało być również bardzo mocne dla Jego bliskich, którzy jeszcze myśleli według ciała. A Jezus tutaj stoi i mówi według ducha, bo On ustanawia wszystko nowe. I za moment, jak już wyszliśmy z tego, że wszystkie te święta w religii katolickiej i te dogmaty, które są wymyślone na przestrzeni lat, które najczęściej były wymyślane poprzez zwiedzenie lub po prostu pożądliwość finansową, to musimy zobaczyć to, że jednak Maria opisana w Biblii jest inną kobietą i inną osobą niż Maryja, o której mówi Kościół. Ponieważ Maryja jest niepokalanie poczęta, Maryja jest w niebo wzięta, Maryja jest bezgrzeszna, Maryja jest współodkupicielką. Nawet takie rzeczy słyszałem. Maryja jest pośredniczką między nami a Jezusem. Więc powiedzcie mi, po co Jezus Chrystus, chcąc nam objawić wolę i miłość, totalną miłość Ojca do nas, przyszedł i umarł za nas na krzyżu? Po co On to zrobił? Po to, żebyśmy my przychodzili przez jakichś pośredników, przez Marię czy Maryję, przez świętych, a święty Franciszek jest od tego, a ten jest od tego, ten jest od tego, ten jest od tego. I w końcu ty Boga zaczynasz się bać, uważasz, że jest On sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Jest On odległy i daleki, a Jezus Chrystus to już w ogóle jest niby trochę bliżej, ale ja i tak nie mam śmiałości, to przychodzę przez Maryję, przez świętych, bo oni są trochę lepsi ode mnie i mogę coś tam ugrać. A takie myślenie jest całkowicie sprzeczne z dokończonym dziełem krzyża i z miłością Bożą do nas, z tym wszystkim, co zrobił Jezus Chrystus i z całą Ewangelią. Więc teraz przypatrzmy się naprawdę niesamowitej postaci Marii, która również przechodzi przemianę, która jest człowiekiem, która wierzy w swojego Syna i która za Nim podąża. Więc przejdźmy sobie dalej i otwórzmy sobie nasze Słowo Boże w Ewangelii Świętego Łukasza w 1 rozdziale. Poruszmy fragment, który wszyscy najczęściej katolicy przytaczają. No tak, ale tam jest tak napisane i trzeba jej oddawać cześć. Zobaczmy, czy naprawdę jest tam tak napisane. Zobaczmy, kim była Maria, mama Pana Jezusa, i jaki jest jej stosunek do Syna. I co się tak naprawdę stało. Łukasz, 1 rozdział. Macie w opisie, czytajcie razem ze mną. 28 werset. Tu jest wszystko pięknie napisane. Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria, a więc było na imię Maria, a nie Maryja. Nie wiem, skąd się ten człon narodził, ale mama Pana Jezusa ma na imię Maria. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanowiła się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła: jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w 6. miesiącu, ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria: oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
A więc pierwsza sprawa. Przychodzi do niej anioł i mówi: błogosławiona jesteś między kobietami. Ze względu na co jest błogosławiona? Na to, że wypełni wolę Ojca, ponieważ będziemy czytać za moment fragment, w którym Jezus mówi, co to znaczy i kto jest błogosławiony. Błogosławiony jest ten, kto wypełnia Słowo Boże, kto wypełnia wolę Ojca. I kiedy anioł przyszedł do Marii, do kobiety, która została wybrana przez Pana, by wypełnić tak niesamowitą misję, on mówi do niej, że jest błogosławiona między kobietami, ponieważ wypełni Słowo Boże. Mało tego, Słowo Boże w niej zamieszka i się z niej narodzi. I zobaczcie, jak Maria podchodzi do tego tematu. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona nam pokazuje tu normalnie to, że ona przyjmuje Słowo Boże jako służebnica, jako ta, która służy. I tutaj możemy się uczyć od Marii pokory, ponieważ ona jest pokorna wobec słowa, traktuje je za prawdę, wierzy w nie i staje się po prostu częścią Bożego planu. Ona się zgadza z Bogiem i z radością chce wykonać to zadanie, które Bóg dla niej przygotował. I to jest bardzo ważne. I dalej czytamy kolejny fragment, na który powołuje się wielu katolików, z tym, że trzeba Marii oddawać cześć. Jak widzicie, tutaj nic o oddawaniu jej czci nie ma. Maria jest mamą Pana Jezusa i należy się jej szacunek. Tak samo jak apostołom, jak każdemu człowiekowi. Ona wypełniła Słowo Boże. Ona jest naszą siostrą w Chrystusie. To jest coś niesamowitego. I ja również darzę ją ogromnym szacunkiem. Ale ona sama, stając przed Bogiem i mówiąc, oto ja, służebnica Pańska, nie chcę żadnej czci. To jest całkowicie sprzeczne i naprawdę widać to całkowicie gołym okiem. Dalej, 29 werset, pierwszy rozdział, czytajmy. W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. A Maria, ona już była napełniona Duchem Świętym, ponieważ Duch Święty w niej był. I cały obraz tego, co się wydarzyło z kobietą, z Marią, on nas bezpośrednio również odnosi do tego, co Jezus uczynił, wypełniając słowo, wypełniając obietnicę Ojca, oddając za nas swoje życie i posyłając Ducha Świętego z każdym z nas. W nas mieszka Jezus, w nas mieszka Duch Święty. I Maria, kiedy przyszła do Elżbiety, ta również została napełniona Duchem Świętym. Nie ze względu na to, że Maria do niej przyszła, ale ze względu na Jezusa Chrystusa. Ze względu na Ducha Świętego, którym Maria została zacieniona, przyjmując Słowo Boże. To jest kluczowe. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem: błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc Twego łona. A skądże mi to, że matka mego Pana przychodzi do mnie? Gdy bowiem głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, a błogosławiona, która uwierzyła, spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana. Wtedy Maria powiedziała: wielbi moja dusza Pana i rozradował się mój duch w Bogu moim Zbawicielu, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną, bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny i święte jest jego imię, a jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. I Maria się tu dalej modli, ale co my widzimy? Chrystus jest w centrum, a nie ona.
ona zostaje nazwana błogosławioną ze względu na to, że nie jest jakoś predestynowana specjalnie i na nowo stworzona, żeby wypełnić zadanie, nie jest niepokalanie poczęta i tak dalej, nie jest jakimś kolejnym bytem ludzkim, tylko dlatego, że wypełnia Bożą wolę. I za moment przeczytamy sobie fragment, w którym sam Jezus mówi, kto jest błogosławiony. A więc ona to rozumie, że jest służebnicą, że wypełnia zadanie, że ona wierzy Słowu, że została zacieniona Duchem Świętym i że mieszka w niej Jezus. I ona z pokorą się raduje, ona się modli, jej duch jest rozradowany. Że wszystkie pokolenia nazwą ją błogosławioną. Tak, a co Jezus mówi w błogosławieństwach? Błogosławieni ubodzy w duchu, ale bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jezus posługuje się tym terminem dalej i On jest dla nas otwarty, a Maria wypełnia swoją misję, swoje zadanie. I Ty jesteś błogosławiony, przyjacielu, kiedy wypełniasz Słowo Boże. I ta kobieta to rozumie. Ona jest po prostu uczennicą Pana Jezusa, tak jak Ty i ja. I to jest niesamowite przesłanie Mamy Jezusa. Ona przede wszystkim jest uczennicą Chrystusa i służebnicą Boga. Ona Go kocha, ona Go szanuje, ona ma bojaźń przed Nim i ona za Nim podąża. A więc przeczytajmy sobie ten sławetny fragment. Przechodząc teraz do stosunku syna wobec swojej mamy. Jak Jezus się tutaj odnosi, mówiąc o mamie, kiedy inni mówią o Jego mamie. To jest kluczowy fragment. Mamy tutaj Łukasza, 11 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 27. I tutaj, żeby było ciekawiej i żeby bardzo dobrze Wam to zobrazować, posłużę się również przekładem Biblii Tysiąclecia. Mam dwa przekłady. Stary i mam też Biblię Jerozolimską. Ona bazuje na przekładzie Tysiąclecia. A dlaczego się posłużę tym przekładem? Ponieważ ten przekład jest katolicki i katolicy czytają ten przekład podczas mszy świętej. I zobaczcie, jak wygląda grecki oryginał, a jak wygląda przekład przełożony przez kogoś, kto już narodził się w tych błędnych wierzeniach dotyczących Maryi. Przeczytajmy sobie, począwszy od tego starego przekładu. To jest tak. 11 rozdział, 27 werset. Gdy on mówił, Jezus oczywiście naucza, jest w akcji, pełni wolę Ojca. Gdy On mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego. Jezus głosi wolę Ojca, mówi Słowo Boże, wypełnia wolę Bożą i nagle jakaś kobieta odwraca swój wzrok od Niego w stronę Jego mamy. Gdy On mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego. Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł, owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. I zapamiętajcie to owszem. Teraz weźmy sobie, o jacie, to jest większa, weźmy sobie tą Biblię Jerozolimską. 11 rozdział, to jest już nowszy przekład, tamten jest stary. Prawdziwie, tak, czytamy. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł, tak, przecinek, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. I teraz zobaczcie, co się dzieje w przekładzie katolickim. Jezus zgadza się z myślą tej kobiety. A więc jest temat
Tak, Maryja jest tą błogosławioną, predestynowaną, tą jedyną, tą niepokalaną. I tak ona jest błogosławiona ze względu na jakieś inne błogosławieństwo niż wypełnianie woli Bożej i słuchanie Bożego Słowa. I Jezus tutaj mówi, tak, owszem, ale błogosławieni są bardziej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Otóż, kochani, to jest błąd przekładowcy, przekładu tego, który przekładał ze względu na katolickie wierzenia i doktrynę, w której był. Jeśli sobie wejdziecie w oryginał i przeczytacie go w Biblii interlinearnej, link znajdziecie w opisie, znajdziecie sobie ten fragment i tam ta Biblia rozczłonkowuje cały człon, cały ten fragment na poszczególne wyrazy. Tam nie ma żadnej zgody. Tam nie ma żadnego owszem, nie ma takiego słowa, tam ono jest nieobecne. Nie ma żadnego owszem, ani żadnego tak. A wiecie dlaczego nie ma? Bo Jezus to kontruje i On mówi, że błogosławieni są jedynie ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Jaki chcemy drugi dowód? Drugi dowód już czytaliśmy. Kiedy przychodzą bracia i matka Jezusa, myślą, że On oszalał, chcą go wyciągnąć na zewnątrz, a Jezus mówi, nie patrzy na żadne więzy krwi, on patrzy tylko na wolę Ojca, który w nim jest i który go prowadzi, z którym jest jedno i mówi, moją siostrami, moją matką, moimi braćmi i siostrami są ci, którzy wypełniają wolę Ojca, wypełniają wolę Bożą. Ci są błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I Maria co zrobiła? Posłuchała Słowa Bożego i stała się Jego wykonawcą. O to chodzi. I zobaczcie, jak tu jest w Biblii UBG przetłumaczony ten fragment. 11 rozdział, 27 werset. A gdy On to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do Niego donośnym głosem, błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś odpowiedział, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A więc w tym przekładzie już jest zawarty cały sens i cała treść, która jest zgodna z Biblią w całym kontekście. Błogosławieni są ci, którzy raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A więc czy Ty jesteś błogosławiony? Możesz być błogosławiony ze względu na Jezusa, który Cię błogosławi swoim duchem, swoją krwią, swoją mocą i swoim słowem. Jeżeli Ty karmisz się tym słowem, zachowujesz je i strzeżesz go, wypełniając go. Więc pięknie tutaj to jest niesamowicie pokazane. I teraz wejdźmy głębiej. Dotknijmy wszystkich tych fragmentów, o których mówią katolicy i zobaczmy, co tak naprawdę mówi o Marii i o Jezusie Słowo Boże. Jaki stosunek jest syna do swojej mamy? Ewangelia Jana pod krzyżem. 19 rozdział, 25 werset. Macie w opisie, śledźcie razem ze mną. 19 rozdział, 20 werset. Proszę, czytamy tak. A nie, 25. Przeczytamy trochę niżej. A przy krzyżu Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A więc co widzimy w postawie Marii? Ona idzie za Synem, ona towarzyszy Synowi, ona jest wierną uczennicą. Wszyscy uczniowie poza Janem się pochowali, a Maria idzie za Jezusem. Maria Magdalena jest razem z nią, ona też jest uczennicą Chrystusa. I Janek też pod tym krzyżem stoi. To nam dużo mówi o postawie Marii, która kochała Jezusa i która za Nim podążała. Zobaczcie, co się dalej dzieje. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki, kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do ucznia, oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. I tutaj już jest katolicka nauka.
Maryja stała się wtedy matką wszystkich uczniów Jezusa, wszystkich chrześcijan. Ona jest wieczną pramatką i tak dalej, i tak dalej. Czy Jezus naprawdę mówi to w tym fragmencie? Maria była wdową. Wdowy w tamtych czasach znaczyły tyle co nic, bo nie były w stanie w żadnym stopniu się utrzymać i żyć. Sieroty i wdowy miały najbardziej przerąbane, bardzo kolokwialnie mówiąc. Dlatego w liście Jakuba jest napisane, że czysta i prawdziwa pobożność przed Bogiem Ojcem polega na tym, aby nieść pomoc sierotom i wdowom w ich utrapieniach i pozostać czystym i nieskażonym przez świat. To były osoby, które potrzebowały największej pomocy. I Jezus, chcąc zatroszczyć się o swoją mamę, zostając ograbiony totalnie ze wszystkiego, nawet swoją ziemską mamę oddaje pod opiekę synowi, żeby się on nią zaopiekował. Po prostu on tutaj jest odpowiedzialny. Jako pierworodny syn oddaje swoją mamę pod opiekę syna. On był pierworodnym w rodzinie. Na nim spoczywała ta odpowiedzialność po śmierci jego opiekuna, męża Marii Józefa. I teraz, kiedy on tutaj oddaje swoją mamę pod opiekę synowi, widzimy to, że Janek ją pod opiekę wziął. I gdyby Maria była w niebo wzięta, została niepokalanie poczęta, miała do odegrania jeszcze jakieś inne role, o których mówi Kościół katolicki, to na bank, na stówę, na 200. Ten sam Jan, apostoł, w swoich listach, które również kreśli do nas w Słowie Bożym, na pewno by o tym napisał. A w jego listach nie ma o tym żadnej wzmianki. A to on się opiekował mamą Pana Jezusa do końca. On był najbliżej jej po Chrystusie. Więc skoro Jan o tym nie pisze, to znaczy, że to wszystko to jest ściema. Te wszystkie dogmaty to jest ściema, ponieważ one zostały wymyślone na siłę i są kłamstwem. To jest bardzo piękne i bardzo proste w Ewangelii, że ona nie jest skomplikowana. Ona jest bardzo czytelna, kiedy my czytamy słowo w całym kontekście. Wiecie, dlaczego księża tego nie widzą i katolicy tego nie widzą? Dlatego, że oni czytają Biblię fragmentarycznie lub w ogóle jej nie czytają. A Biblię trzeba czytać w całym kontekście, ponieważ Biblia wyjaśnia sama siebie Biblią. Jeżeli jest coś napisane w jednym fragmencie i tego nie rozumiesz, to w innych fragmentach Biblia o tym mówi i to jest dopełnienie. Ją trzeba traktować jako całość, a nie jako coś, co się wyrywa z kontekstu. I przejdźmy dalej. Kolejna sprawa. Rozmawiałem ostatnio z moim przyjacielem i on mówi, no to rozumiem, ale jak my mamy się odnosić do tej kobiety z objawienia? Wiecie, w kościołach często było czytane, kobieta obleczona w słońce, wieniec z gwiazd 12, poczęła syna, zbiegła na pustynię, prześladowana przez smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan. Bardzo prosto i bardzo przejrzyście. Kiedy czytasz Biblię w całym kontekście, od razu wiesz, kim jest kobieta i co znaczy kobieta w Biblii, w Nowym Przymierzu, jako oblubienica, baranka. I weźmy sobie ten fragment na tapetę. To jest Objawienie 12, rozdział 1, werset. Czyli Apokalipsa świętego Jana. 12, rozdział 1, werset. 12 rozdział, 1 werset. Czytajcie razem ze mną pod filmem. I ukazał się wielki cud na niebie. Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z 12 gwiazd. I tutaj teraz już widzicie Maria, kolejne święto. Maryja, kolejne święto. Królowa nieba i ziemi. Widzicie wieniec, korona. Ona w ogóle jest już ponad Bogiem, ponad Duchem Świętym. Ona jest pośrednikiem. Ona spełnia rolę Ducha Świętego. Widzicie? Maryja
zastępuje rolę Ducha Świętego, a to jest już zwiedzenie i totalne bałwochwalstwo. Zobaczcie, do czego to prowadzi. I ukazał się wielki cud na niebie. Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. I ukazał się inny cud na niebie. Oto wielki rudy smok mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 koron. A jego ogon wlókł 3 część gwiazd nieba i zrzucił ją na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną i porwane zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu. I tutaj jest, widzisz? Widzisz? Maryja! Maryja, na bank Maryja! Ona tylko porodziła Jezusa. Ona porodziła tego mężczyznę. Ona to zrobiła. Ona. Czytamy dalej. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I teraz, i co z tą kobietą? To jest Maryja, czy to nie jest Maryja? Widzisz, mowa jest o Maryi. Ona porodziła tego syna. Tak. Wiecie dlaczego? Kobieta w Biblii, nazwana oblubienicą, zawsze reprezentuje Kościół Chrystusa Jezusa, który nazwany jest oblubienicą ze względu na to, że Jezus Chrystus jest oblubieńcem. No tak, ale to nie wyjaśnia, przecież tu jest mowa o Maryi. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy Maria jest częścią Kościoła? Jest. Ponieważ ona została zbawiona przez Jezusa Chrystusa. Ona wypełniła zadanie. Ona urodziła Jezusa i to jest mowa o niej. Ale cała kobieta opisana w tym fragmencie dotyczącym tego, co się wydarzy z Kościołem, co się dzieje, to jest Księga Objawienia traktująca o powtórnym przyjściu Jezusa, opisująca to, co nadchodzi, co się już wydarza, co się dzieje, kiedy On będzie wracał, co się będzie działo, kiedy On będzie wracał. Ten fragment mówi o oblubienicy Baranka, o Kościele. I ta kobieta reprezentuje Kościół. I tak z Kościoła zrodził się Syn. Ponieważ Maria również jest w Kościele i jest Kościołem, ciałem Chrystusa. A żebyście wiedzieli, że chodzi o oblubienicę, o tym, że ta kobieta jest Kościołem i że wszelki temat w Biblii, który mówi o oblubienicy, dotyczy Kościoła, przeczytajmy sobie kolejne fragmenty, również z Objawienia. Ale o co chodzi z tą oblubienicą? No właśnie, to jest obraz, który przedstawia, jaką my mamy głęboką więź z Jezusem. On jest oblubieńcem, my jesteśmy oblubienicą i czekamy na wesele, które odbędzie się, gdy Jezus wróci. My już jesteśmy z Nim związani, ale czekamy jeszcze na wesele, które odbędzie się, kiedy On wróci. To jest bezpośredni obraz rzeczywistości duchowej, naszej jedności z Jezusem. I każde małżeństwo zawarte w Bogu, ono jest wielką tajemnicą i cudownym pięknem, głębią relacji, którą ma Kościół z Jezusem. To jest niesamowite i o tym traktuje Biblia i mówi o nierozerwalności i potędze miłości w tej relacji. Żebyście wiedzieli, że ta kobieta jest oblubienicą i że każda oblubienica w Biblii to jest Kościół, to jestem ja, ty i Maria, która urodziła Jezusa. Czytamy dalej w Objawieniu. 21 rozdział, to jest przy końcu. 21 rozdział. 9 werset. I przyszedł do mnie
I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami i odezwał się do mnie mówiąc: chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Pamiętacie ten tekst Jana? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennych kamieni, jakby jaspisu, przeźroczystego jak kryształ. Miało ono wielki i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Teraz widzicie, tu nie ma napisane, że stoi kobieta, która jest współodkupicielką i ona jest kluczem i królową tego miasta. Tylko znów jest odniesienie do apostołów baranka. Tych, którzy wypełniają Słowo Boże, którzy za nim poszli, którzy zostawili wszystko, którzy uwierzyli Słowu Bożemu i wypełnili je, tak jak Maria. Tu jest mowa o Nowym Jeruzalem, o mieście umiłowanym, o tym, co nadchodzi, o tej pełni życia w Chrystusie, kiedy On już uczyni nową ziemię i nowe niebo po tysiącletnim królestwie. To jest wspaniały fragment. I dalej przeczytajmy również z Księgi Objawienia, 22 rozdział, 17 werset. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. Kto ma przyjść? Oczywiście Jezus. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu Bóg też plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak, przyjdź, Panie Jezu. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Jezus jest w centrum wszystkiego. I Jan, który to spisuje, on nie mówi tu nic o tym, że Maryja jest królową nieba i ziemi i że to wszystko się dzieje za jej działaniem. Cały czas jest Chrystus w centrum. On przychodzi, on wraca. Kobieta, oblubienica, Kościół. Maria jest oblubienicą, jest kobietą i zarazem jest Kościołem. I ona nie bierze na siebie żadnej uwagi. Ona całym swoim życiem wskazuje na Syna i jest Jego uczennicą. A żebyśmy mieli temat oblubienicy jasny, weźmy sobie jeszcze drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. Pisze Paweł: o, gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy znosicie mnie. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. To jest obraz duchowy, obraz rzeczywistości ducha. Mamy być oblubienicą gotową na przyjście naszego męża Jezusa Chrystusa, pełną chwały, ubraną w dobre czyny, które Chrystus wykonał od założenia świata, byśmy je pełnili, bo zostały one nam dane do tego, byśmy reprezentowali sobą chwałę Chrystusa, byśmy byli gotowi na przyjście męża, byśmy byli gotowi na przyjście Chrystusa i przyozdobieni, czyści, święci, nieskalani, obmyci Jego krwią w białych szatach, w pełni gotowi na Jego powtórny powrót. To jest Kościół, oblubienica. Teraz już podsumowując, choć myślę, że to podsumowanie jeszcze nam trochę zajmie, ale jest kluczowe.
Kiedy powiedzieliśmy już to wszystko i widzimy, że postać Marii jest zupełnie inna niż Maryja czczona w Kościele, pomijając już cały fakt, że Bóg w Słowie Bożym, w prawie mówi, że nie chce tego i uważa to za bałwochwalstwo, by czynić jakikolwiek obraz, rzeźbę i oddawać jej cześć, to zobaczcie, co się dzieje w kościołach. Malowane obrazy, sanktuaria, obrazy, przed którymi kłaniają się ludzie. I wiecie, mówią, no tak, ale my się nie kłaniamy obrazowi. My się kłaniamy tej osobie, którą ten obraz przedstawia. Naprawdę? Naprawdę ludzie tak to rozumieją? Naprawdę to tak wygląda w praktyce? Nawet jeśli to tak wygląda, to kłaniacie, ludzie kłaniają się Maryi. A Maryja nie jest Bogiem. Maryja nie umierała. Mało tego, Maryi nie ma w Biblii. Wręcz uważam, że Maryja to jest taka demoniczna sztuczka, żeby tylko oddalić ludzi od prawdziwego Jezusa i od prawdziwego poznania Jego słowa. A dlaczego? Bo jak zaczynasz oddawać cześć Maryi, to zaczynasz kłaniać się przed obrazami. Zaczynasz modlić się na różańcu. Zaczynasz nie mieć czasu dla Boga. Zaczynasz się Go bać. Zaczynasz odchodzić od Chrystusa, od bezpośredniej relacji z Nim. I cały czas Maryja, 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 Maryja. A Maryja to jest demon w przebraniu, który zwodzi ludzi. Na jakiej podstawie to stwierdzam? Po owocach. Jezus mówi, że po owocach poznamy, że jesteśmy Jego uczniami. Po owocach poznamy, kto jest z prawdy. Po miłości poznamy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. A ile jest takich akcji, że ludzie klepią różaniec od rana do wieczora, a żyją w lęku, boją się, nie są wolni i nie kochają innych. Ale jestem pobożny, chodzę do kościoła i ten różaniec, i ten różaniec, i ten różaniec. A różaniec to jest modlitwa muzułmańska, która została spoganizowana, tak zresztą jak te wszystkie właśnie obrazy, te wszystkie rzeczy, te wszystkie świątynie, kościoły, kult świętych, to wszystko to jest poganizacja chrześcijaństwa, którą po prostu przejęli od starożytnego Rzymu i od starożytnej Grecji. To jest panteon greckiego bóstwa, który jest inaczej nazwany. Bo jaką ma różnicę, że ty się modlisz do Zeusa, a jaka jest różnica, że ty się modlisz do Antoniego, Chrystoma, jakiegoś Chryzostoma, tego i tego, tego i tamtego. Skoro oni są ludźmi, co Paweł robi, jak w Grecji próbują go na podstawie Jezus czyni cuda, a oni ich biorą Pawła, zaczynają go podrzucać i ogłaszają Bogiem. On rozrywa swoje szaty i mówi, ludzie, co wy robicie? Jestem człowiekiem tak jak wy. Jeden jest Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jezus jest Bogiem, Jezus jest Panem, Jemu chwała. Chrystocentryzm. Jezus jest wszystkim. We wszystkich. I teraz zobaczcie. Ludzie czczący Maryję odchodzą od Boga, schodzą z drogi Bożej i przestają karmić się prawdą. I jak sobie wejdziecie naprawdę, weźcie sobie trochę dystans i zobaczcie, wejdźcie na takie fora wojowników Maryi albo jakichś maryjnych postów na Facebooka. Zobaczcie, co ci ludzie piszą w komentarzach. W co oni wierzą? O, współodkupicielka, ja Biblię czytam tylko z Maryją na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Znowu jest całkowite odejście od prostoty Bożego Słowa, od tego, co zrobił Jezus. A jest wejście w sakramenty, w różańce, w Maryję. No na luzie. Popatrz, popatrz, popatrz. Mam ikonę. Chłopie, ja wiem, że Bóg, On nie chce ikon i nie chce, żeby ktoś się przed Nim kłaniał. Nie chce, żeby ktoś oddawał cześć obrazom. To jest bałwochwalstwo. I to jest całkowicie sprzeczne z Ewangelią i z Jezusem Chrystusem i z tym, co On mówi. Ale weź tak popatrz. No popatrz. Kobieta, ona jest ciemna. Jest w centrum. Synek jest jakiś malutki. W ogóle, nie żeby coś, ale Jezus Chrystus, On umarł i zmartwychwstał, jest największym wojownikiem, jaki
chodził po ziemi i jaki żyje i istnieje. On zmartwychwstał. A tu na tym obrazie jest mariocentryzm, a nie chrystocentryzm. Maryjocentryzm, bo to nie jest Maria. Ta kobieta tu, to nie jest kobieta i ona niczym nie jest podobna do tej Marii, o której czytaliśmy. Teraz popatrzcie normalnie, z dystansu. Ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z Kościołem katolickim, jak popatrzą na to, to dla nich to jest śmieszne. A wiecie, dlaczego ludzie tak bardzo się boją? No właśnie, dlaczego ludzie oddają cześć tym obrazom, dlaczego się kłaniają i tak dalej? Bo w sercu oni czują, że coś nie gra, że się z tym nie zgadzają, że nie chcą się modlić na różańcu, że tu im coś nie pasuje, ale się boją. Boją się powiedzieć nie, nie pasuje mi to. Boją się ze względu na to, że religia katolicka od samego początku wszystkich trzyma w szachu strachu, przez strach. I jest temat, no ty się z nami nie zgadzasz, jesteś heretykiem, jesteś ekskomunikowany, nie jesteś zbawiony. Tylko Maryja może cię uratować. I wiecie, notabene, podzielę się z wami jeszcze świadectwem i wrócimy do Marii. Tą ikonę zrobił, i widzicie, ona jest ładnie zrobiona, ona jest na drewnie zrobiona, artystycznie, jest zrobiona przez mojego wujka Leszka, dla mojej mamy, Ani, na pierwszą komunię świętą. Z okazji pierwszej komunii świętej. I co chcę do was powiedzieć, to jest to, że mój wujek Leszek, z którym mam filmy nagrane, zapraszam was do oglądnięcia. On przeszedł katolicką drogę, tak jak ja. Zaczął czytać słowo, Bóg go wyciągnął, Bóg go nawrócił, Bóg go przemienił i Bóg otworzył go na Chrystusa w Słowie Bożym i objawił mu prawdę. Ja ochrzciłem mojego wujka i jest on chrześcijaninem według Słowa Bożego, uczniem Chrystusa. Moja mama, dla której to było robione, ona również poszła za Słowem Bożym i również ją ochrzciłem w Chrystusa Jezusa, nie w Kościół, nie w denominację, nie w religię, nie w kolejny odłam, w Chrystusa Jezusa, tak jak w Biblii. Bo w Biblii liczy się tylko to, czy ty jesteś uczniem Jezusa, czy ty wierzysz w Jezusa, czy za Nim podążasz, czy słuchasz Jego słowa, czy jesteś błogosławiony ze względu na to, że wypełniłeś to słowo i wypełniasz to słowo, czy jesteś narodzony na nowo z ducha. Jezusa nie interesuje, czy ty się definiujesz jako katolik, protestant, baptysta, kalwinista i jeszcze jakoś inaczej. On patrzy na twoje serce. A klękanie przed obrazami i oddawanie czci ikonom i tym wszystkim rzeczom jest zwyczajnym bałwochwalstwem, które oddala cię od Boga. I popatrz na tego owoce. Popatrz, co to za sobą niesie. Ludzie nie znają Jezusa, nie znają słowa. Można im wcisnąć każdy kit i powiedzieć im, że jeżeli nie będą tego robić, to pójdą do piekła. A oni, wierząc ludziom, a nie Bogu, bo Boga nie znają, bo nie czytają słowa, będą robić największe machloje i największe rzeczy, najgorsze rzeczy, ze strachu. I tak właśnie działa hierarchia religii katolickiej. Tak właśnie działa Babilon. Tak właśnie działa struktura, która kompletnie z Biblią nie ma nic wspólnego. System. I ja nie mówię o człowieku. Ja uważam, że ludzie są bardzo pokrzywdzeni w tym systemie. Ale cały system jest zły i on nie jest biblijny. On jest sprzeczny z tym, co mówi Boże Słowo. Bo Słowo Boże jest duchem, jest życiem, jest prawdą, jest prostotą. A Jezus mówi w 17 rozdziale Ewangelii Jana: życie wieczne polega bowiem na tym, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Więc powiedzcie mi, jak możemy mówić o jakimś życiu wiecznym, skoro ludzie pod pretekstem tego, że wierzą w Boga, są okłamani i tak naprawdę nigdy prawdziwego Jezusa Chrystusa nie poznają? To jest straszne. Dlatego prawdę trzeba głosić na dachach i mówić o prawdzie. I wiecie co? To całą swoją postawą i całym swoim życiem zrobiła Maria, mama Pana Jezusa.
i weźmy sobie fragmenty. Mateusz, 27 rozdział, 61 werset. To jest końcówka Ewangelii Mateusza, 27 rozdział. Tu jest mowa o tym, jak złożyli ciało Jezusa do grobu. I zobaczcie, a Maria Magdalena i druga Maria siedziały tam naprzeciw grobowca. One kochają Jezusa. Następnego dnia, pierwszego dnia po szabacie, po dniu przygotowania, naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grobowiec aż do trzeciego dnia, by przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I ostatni błąd będzie gorszy niż pierwszy. Piłat powiedział im: macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż. A gdy skończył się szabat i światło pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. Maria z Marią idą do grobu. Zobaczcie, jak one kochają Jezusa. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. Jego oblicze było jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg. A strażnicy drżeli ze strachu i stali się jak umarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, że zmartwychwstał. I oto udaje się do Galilei przed wami. Tam go ujrzycie. Oto wam powiedziałem. Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły przekazać to jego uczniom. Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: witajcie. A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. Jest tu mowa o Marii Magdalenie i o Marii. I ja twierdzę, że ta druga Maria jest mamą Pana Jezusa. Zobaczcie, dla niej Jezus jest w centrum od zawsze. I ona pada do jego nóg i oddaje mu pokłon. I to jest jej przesłanie. Kolejny fragment z Dziejów Apostolskich. To jest w ogóle moc. Dużo jest tematów. Duch Święty został zesłany tylko na apostołów. Tylko oni mogli, bo wiecie, to oni są tymi, teraz księża to apostołowie i oni są tymi biskupami i wiecie, sukcesja apostolska i tak oni to tłumaczą, to papiestwo, to Piotr nigdy nie był żadnym papieżem i oni to sobie tak tłumaczą, że ta hierarchia i ludzi wprowadzają w kłamstwo i błąd. Ale zobaczcie, co się dzieje w Dziejach Apostolskich. Czytamy sobie Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 12 werset. Wtedy uczniowie wrócili do Jerozolimy, kiedy Jezus wstąpił do nieba. Uczniowie wracają do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa i jego braćmi. A więc widzimy, że tutaj już jego bracia się nawrócili. Już ten Jakub tam jest. Już Maria też tam jest. I ona nie opuściła swojego syna.
ona jest posłuszna, bo Jezus powiedział: trwajcie na modlitwie. I dalej czytamy w drugim rozdziale, na początku: kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślni na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Wszyscy, to znaczy wszyscy, którzy tam przebywali, nie tylko 12 apostołów, i Maria również tam była. I poszła w posłuszeństwie Chrystusowi, została napełniona Duchem Świętym, była z Kościołem, będąc Kościołem, będąc w Kościele, poszła wypełniać Bożą wolę. Dalej, i to jest fragment przedostatni, którym skończymy, ponieważ uważam, że ta sytuacja całkowicie prezentuje nam postawę i przesłanie Marii z Biblii. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Drugi rozdział. I tutaj też jest, widzisz? Wiecie, jest już mowa o sytuacji, gdzie Jezus zmienia wodę w wino i mama Pana Jezusa go o to prosi. Widzisz? Ona się wstawiła i syn się zgodził. I teraz zobaczcie na to, tak jak jest naprawdę napisane. Jest wesele. A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Drugi rozdział Ewangelii Jana. I była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jego matka powiedziała do sług: zróbcie wszystko, co wam powie. Maria zna swojego syna. Ona wie, kim on jest. I Jezus wypełnia wolę Ojca. I Maria przychodzi i mówi: nie mają już wina. A to, czy to jest moja sprawa lub twoja, kobieto? Co ja się z tobą mam? Mamo, co ja się z tobą mam? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. A mama mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona zna swojego syna. Fajnie jest to w The Chosen pokazane. Tam jest jeszcze taki dodany. Tego nie ma w Biblii, ale uważam, że on ładnie to oddaje. Tam Maria jeszcze stoi i mówi: jak nie teraz, to kiedy? I Jezus wtedy idzie i zaczyna czynić cuda. Ale chodzi mi o to, że jest tu napisane: zróbcie wszystko, co wam powie. Maria całym swoim życiem i całym jej przesłaniem jest to, że ona mówi: idźcie zrobić wszystko to, co mówi Syn, bo i ona to zrobiła, przyjmując Słowo Boże i rodząc Zbawiciela, i do końca była mu wierna i oddana. I niech te słowa po prostu się nam wyryją w serce. Ona daje tutaj świadectwo jako mama Pana Jezusa: zróbcie wszystko, cokolwiek On, Syn Boży, Jezus Chrystus, wam powie. I już wiecie, co się dalej dzieje. Napełniają stągwie, Jezus zmienia wodę w wino, ratuje wesele, ratuje ludzi przed tak wielkim wstydem i hańbą, która mogła spaść na nich ze strony ludzi, bo On kocha, bo On się troszczy, bo On jest Zbawicielem, bo On jest dobry, bo On jest Bogiem. I ostatni fragment, żebyśmy mieli totalną jasność. Jedynym pośrednikiem między Ojcem a nami jest Jezus Chrystus. I to On za ciebie umierał na krzyżu. To On oddał za ciebie swoje życie. To On wylał krew. To On ukochał cię do końca. I ten Jezus jest dobry, łagodny i pokorny. I On chce mieć z tobą więź, relację. On wprowadził cię w ramiona Ojca. I On chce, żebyś ty przyszedł do Niego, wtulił się w Niego i wołał: tatusiu.
On nie chce, żebyś ty przechodził przez jakichś innych pośredników. Czynienie tego jest bałwochwalstwem i jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co zrobił Jezus na krzyżu i całej Jego Ewangelii. To jest wielkie bałwochwalstwo. Jezus zapłacił za to, żebyś ty do Ojca wołał tatusiu, miał śmiałość przyjść do tronu Jego chwały i powiedział: dziękuję, Jezu, że za mnie umarłeś i że jestem w Tobie i jestem jedno z Ojcem, że mam pełnię Twojej chwały i że żyjesz we mnie i dałeś mi swojego ducha. Zobaczcie temat w pierwszym liście do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Bardzo lubię listy do Tymoteusza. Kocham Słowo Boże. Całe Słowo Boże. Zobaczcie, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, 5 werset. Jeden bowiem jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Dalej Paweł pisze: ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamie. Nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Jeden jest pośrednik. I Maria poszła za tym jednym i jedynym Bogiem. Jezusem Chrystusem. I co uczynisz ty? Masz wolną wolę i możesz decydować. Wybierz życie i pójdź za Jezusem Chrystusem, bo tylko On powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. On jest bramą owiec. Każdy, kto wejdzie i wyjdzie, znajdzie pastwisko w ramionach Ojca. On jest jedynym pośrednikiem, jedyną drogą, jedynym życiem. Co mówi Tomasz, kiedy przychodzi i widzi zmartwychwstałego Chrystusa, nie wierząc wcześniej swoim braciom? Widząc Jego rany, widząc Jego zmartwychwstanie, klęka przed Nim i mówi: Pan mój i Bóg mój. I niech Jezus będzie Twoim Bogiem, bo On jest jedyną drogą do Ojca. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje prowadzenie, za Twoją miłość, za Twoją moc i chwałę, za Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Bogiem. I dziękuję Ci, Boże, że Twoje Słowo tak pięknie dzisiaj uczyło nas przez postawę mamy Pana Jezusa Marii, która całkowicie poszła za Synem i która całym swoim życiem na Syna wskazywała i wskazuje. Tak samo jak apostołowie, tak samo jak uczniowie Chrystusa. My jesteśmy jedno z Tobą, jesteśmy Kościołem, jesteśmy z Tobą w całkowitej jedności. I my, i oni jesteśmy ciałem Chrystusa, bo tylko Ty, Jezu, jesteś Bogiem. Tylko Ty, Duchu Święty, objawiasz nam Chrystusa i Ojca. I tylko Ty, Ojcze, jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Ojcze, Synu i Duchu Święty, jesteście jedno. I my oddajemy Tobie, Boże, jedyny, trójjedyny, cześć, chwałę. Prowadź nas, króluj w nas, działaj przez nas i uczyń nas całkowicie podobnymi do Twego świętego Syna Jezusa Chrystusa. Przemieniaj nas na swój obraz i podobieństwo, by wylewała się z nas tylko i wyłącznie Twoja miłość, moc, łaska i chwała ku Twojej chwale, ku chwale Twego wielkiego imienia. Byśmy oddawali tylko Tobie cześć i chwałę, tak jak tego pragniesz. Bo Ty mówisz: prawdziwi czciciele Ojca będą Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Takich to czcicieli szuka Ojciec. Wszystko inne jest martwe. Twoje słowo jest duchem i jest życiem. Twoje słowo jest prawdą, Panie. Uświęć nas i ugruntuj w prawdzie. I dziękuję Ci, że to zrobiłeś i to robisz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jo, dzień dobry i dobrej nocy.